największy ptak na świecie. Samiec może osiągnąć do 2,5 metra wysokości i ważyć 150 kg. Jest zbyt ciężki, by latać, ale za to niezwykle szybko biega. Na odcinku 4 metrów może rozpędzić się do 70 km na godzinę. Samce mają zwykle kilka samic, z których jedna jest faworyzowana. Wszystkie jaja są składane w gnieździe tej właśnie samicy. Jajo waży 1,5 kg, tyle co 25 zwykłych kurzych jaj. Gotowanie takiego jaja na twardo trwa co najmniej 2 godziny. Nogi i pazury perliczek są dobrze przystosowane do biegania i grzebania w ziemi. Potrafią bardzo szybko zerwać się do ucieczki. Chociaż dzień spędzają grzebiąc w ziemi, nocą wolą ukryć się na drzewach lub krzewach. Żywią się nasionami, owadami i tym, co znajdą w ziemi. Perliczki są bardzo czujne, więc często trzyma się je wśród drobiu, aby ostrzegały o zbliżającym się drapieżniku. Biały nosorożec może ważyć 3,5 tony. Jego skóra jest bardzo gruba i podczas walki pełni rolę pancerza. Na grzbiecie i na bokach ma aż 2,5 cm grubości. Nosorożce mają słaby wzrok, ale nadrabiają to dobrym słuchem i bardzo rozwiniętym zmysłem węchu. Róg na nosie służy nosorożcowi do obrony, ale ze względu na dużą masę ciała, ataki na te wielkie zwierzęta zdarzają się niezwykle rzadko. Gazele Thompsona łatwo rozpoznać nie tylko po czarnych pasach zdobiących ich boki, ale też po sposobie, w jaki bezustannie poruszają swymi małymi ogonkami. Gdy gepard skrada się w pobliżu stada gazeli, nie spuszczają one z niego oka i podążają za nim w bezpiecznej odległości, dzięki czemu zawsze wiedzą, gdzie jest drapieżnik. Gdy gepardowi uda się jednak zbliżyć do stada, wśród gazeli wybucha panika. Chociaż w rzeczywistości gepard nie ma najmniejszych szans na złapanie gazeli, jeżeli wiedzą one o jego obecności. Hipopotamy większą część dnia spędzają w wodzie. Gdy leniwie leżą w płytkiej wodzie, stykają się pyskami, wyglądają na przyjazne i łagodne. Ale to tylko pozory, co łatwo stwierdzić, przyglądając się licznym ranom na ich ciałach. Szczególnie samce zachowują się bardzo agresywnie w stosunku do siebie. Hipopotamy nie mają wielu wrogów. Jedynie młode osobniki są zagrożone przez krokodyle. Hipopotamy szybko tracą wilgoć przez skórę i dłuższy czas spędzony poza zbiornikiem wodnym może skończyć się śmiercią zwierzęcia. Dlatego hipopotamy tyle czasu spędzają w wodzie.